Potwierdzam wszystko, co powiedziałem. Zamach zleciły bułgarskie służby specjalne. My, Turcy, działaliśmy w imieniu bułgarskich służb. Oświadcza, że Rosjanie zapłacili mu za zabicie papieża, a transakcję zawarto w Bułgarii. Był pan w hotelu w Bułgarii? Tak. Nazywał się Abdullah Chatli. Podczas procesu w 1985 roku został przesłuchany w charakterze świadka. Przyznał się do przekazania akcie fałszywego paszportu. Dziś wiemy, że Chatli, szef Szarych Wilków na Europę, puka Ozguna. Podczas procesu sędzia pytał Chatlego, jak zdobył dokument. Proszę odpowiedzieć szczegółowo. To nie jest fałszywy paszport. Kto go panu dał? Znajomy policjant. Komisarz. Wyrobił go dla mnie, bo się przyjaźnimy. Dziś wiemy, że Chatli, szef Szarych Wilków na Europę, był również zabójcą pracującym dla tureckich służb specjalnych. Abdullah Chatli potwierdził, że chodziło o zasłonę dymną. Zeznał, że niemieckie służby zaproponowały mu 200 tysięcy dolarów za oskarżenie Bułgarów. Miałem mówić to samo, co Akcza. Miałem wskazać na Bułgarów. Proponowano nam co najmniej 200 tysięcy dolarów. Albo i więcej. Za to mieliśmy zeznawać tak, jak chcieli. Złożyć fałszywe zeznania.